Cześć, witaj, tu Krystian Karczyński. Chcę Ci dzisiaj pokazać taką całaczkę, którą mi ktoś przesłał. No i ta całaczka może nie jest celem sama w sobie, ale na jej przykładzie chcę Ci powiedzieć coś takiego bardzo ważnego, jeżeli chodzi o naukę matematyki na studiach. Zobacz, widzimy coś takiego, tak? Student widzi coś takiego i od razu pada trupem na miejscu, nic nawet nie próbuje robić, no bo jest jakieś x do x, zupełnie nieznajome rzeczy w całkach. Ale jeżeli ten student wcześniej, przy okazji pochodnych, przy okazji liczenia granic tam reguły de Jupitala, potrzaskał sobie dużo zadań i zrobił dużo przykładów ćwicząc, nie tylko tak, że nauczył się metody i zrobił dwa przykłady i jakoś się udało, ale rzeczywiście, jeżeli popracował, zrobił dużo przykładów, to tą sytuację x do x już dobrze kojarzę z innych zadań, z innego działu analizy, z liczenia tych pochodnych, jakie tam nazwać, no takich, gdzie ma sytuację funkcja do funkcji, niektórzy mówią logarytmicznych, z reguły de Jupitala, gdzie są symbole nieoznaczone te z potęgami i taką sytuację dobrze zna. No i jeżeli zna taką sytuację x do x, to może wykombinować taki myk, który się tam właśnie robiło wcześniej, że tam się robiło coś takiego. Jeżeli jest jakakolwiek potęga, można ją zamienić na coś takiego. Co nam to daje? No to nam to daje, że przechodzimy z sytuacji, możemy przejść z sytuacji, gdzie jest funkcja do funkcji, niefajne, nic z tym nie zrobimy, do sytuacji, gdzie jest stała liczba do funkcji, czyli funkcja wykładnicza, innym słowem. Mało tego, że wykładnicza, jeszcze funkcja e do czegoś, nie? Czyli taka bardzo fajna ta funkcja. A z tym, no to już można pracować, można z tego policzyć pochodną, można wszystko z tego zrobić. No to może ten student, który tą dużą liczbę przykładów rozwiązał, by się nie poddał od razu, tylko te x do x sobie zamienił na coś takiego. No dobra, no jak mamy coś takiego, no to można spróbować poszukać jakiś podstawień, tak jak się robiło całkując, nie? Przy okazji Cię zachęcam do mojego kursu, gdzie ja w ogóle uczę całkowania, także bardzo Cię zachęcam do niego. Robiło się tak, szukało się jakiegoś podstawienia, ja od razu sobie przejdę do właściwego, dobra? Za te wstawiamy ten x do ln x. Później co się robiło? Tu się pisało dt, z tego się liczyło pochodną i mnożyło ją przez dx, no to tą pochodną trzeba wziąć całą w nawias. Tu jest mnożenie, więc pozwoliłem sobie w pamięci to troszkę zrobić, tak? Pochodna z x to jest 1 razy niezmieniony druga, czyli 1 razy ln x plus niezmieniona pierwsza razy pochodna drugiego i to jest tutaj, x z x się skraca i wychodzimy na coś takiego, wow, no jakże tutaj to nam idealnie pasuje. Za to pójdzie t. A za te całe pójdzie dt. I mamy elegancko zwiniętą, całą tą groźnie może na początku wyglądającą całkę. Wszystko z x zniknie, zmieni się w t, tak, więc wyjdziemy na coś takiego. No, tak po prostu. No tak wychodzi, nie? Całka z do t to jest e do t plus c, no i wracamy się z podstawieniem t, to jest x ln x, czyli będzie coś takiego. Jak ktoś jeszcze chce błysnąć, to może jeszcze jakby tu rozwinęliśmy, to tu się zwiniemy. E do x ln x, no to jest po prostu x do x. To wynika z tego, przechodząc w drugą stronę. I to jest wynik. Całka z tego równa się tyle. A morał z tego taki, że ucząc się każdego działu analizy, poczynając już od granic, dobrze jest włożyć pracę i dobrze jest rozwiązać dużo przykładów. Nawet jeśli wiesz, że kolokwium możesz zaliczyć, powiedzmy, mniejszym kosztem, to i tak się dobrze przyłożyć, potrzaskać te przykłady, porozwiązujesz tam sobie troszkę takich sytuacji x do x i później, kiedy te x do x będzie Ci wyskakiwać i Cię zaskakiwać gdzieś w jakichś całkach, nie wiem, w szeregach może też, no to intuicyjnie będziesz jakoś pamiętał, jak to należy przekształcić, a jak to, tak sobie to przekształcisz, to już z tym dalej możesz wszystko zrobić to, co Ci akurat potrzebne. Tu akurat było potrzebne policzenie całki. Dlatego oprócz zrozumienia metody, ważne jest rozwiązanie dużej ilości przykładów, żeby wyrobić sobie taką, powiedzmy tutaj, no nie wiem jak to nazwać, intuicję w cudzysłowie, tak? Intuicję matematyczną. Dzięki, tyle. Mam nadzieję, że ten przykładzik Ci się przydał, pozdrawiam Cię, zachęcam Cię do mojego kursu całek nieoznaczonych, gdzie uczę rozwiązywać całki nieoznaczone, powoli, tak jak tutaj w tym przykładzie, krok po kroku, no i oczywiście nie tak jak w tym przykładzie, tylko zupełnie od podstaw uczę tych całek nieoznaczonych. Tutaj już zakładam, że umiesz przez podstawienie i tak dalej. Na razie.